Ja tutaj ciężko haruję, kurde. Na wojnie w Oram. Wietnamie. Siemanko, z tej strony Araulen. Witam Was w kolejnym odcinku z Multi z Farminga 2013 z Matem i Huśkiem, który dzisiaj nas zaszczycił swoją obecnością. Siemanko wszystkim. No cześć. No cześć. Już tutaj akcja obieranie ziemniaków, kurczę, i zbieranie jest. Nagrałem trochę z tego, jak sialiśmy, więc tam teraz gdzieś Wam to się... Ej, gdzie mnie zajeżdżasz? Tam się Wam trochę jakaś scena właśnie w tej chwili pojawia. Na speedzie takie krótkie, żeby było, że nie cheaty ani nic w tym stylu. Już po prostu już to zbieramy raz, dwa, a trochę tego jest. Ja tu obcinam, Mat zbiera jakoś, a Husiek orze jedno pole. Każdy robi coś innego. Ja się trudzę orką tutaj. No właśnie, ostatnio nie chcieli z nami orać, to teraz. Wiesz, no, musisz... Ja nie chciałem. Musisz odrobić. Tak, ty. Nie uruchamiaj mnie pan, dobra? Niedobra. Ja tutaj ciężko haruję, kurde. Na wojnie w Wietnamie. Tak, na wojnie w Wietnamie, a wy mi ten. Tak, szkoda, kurczę, że to zbieranie na noc przypadło, ale nic niestety nie zrobimy. No i tu niestety nic za bardzo nie widać, gdzie ja co mam zbierać. No ale słuchaj, nie możesz tempa wzrostu zmniejszyć i przyspieszyć ten czas? No, teoretycznie zmniejszony, no ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy, może coś to, kurczę, da. Mam nadzieję, że to może całe pole... uschnie. Ej, to weź ty, da to radę zapisać teraz, w razie czegoś? No, zapisałem. No, w razie czegoś tego. Czy mamy kciuki, żeby to się nie schrzaniło? No jak nie, to będzie trzeba wczytać grę. No. A jak nie, to będziecie dalej orać. Ja dwa razy nie będę robił tej samej roboty. Nie, martw się, zapisałem. To mówię, że kurczę, to i tak mi zostało jeszcze parę przejazdów. Dokończysz jak coś. Ty grzeczny jesteś. Kurde, tam nie sięgnąłem. To zabrzmiało tak, jakbym był twoim paziem, czy coś? No coś w tym stylu, wiesz, Usiek? Giermkiem. Tak, paziu, jedź tutaj, zaoraj. W pierwszym odcinku się z tego Mata sobie wziąć za parobka, to teraz ty parobkiem jesteś. No. Dalej Mata dla mnie parobkiem będzie i zostanie. No a ty dla mnie. Kim ty w ogóle jesteś? Twoim panem. Tak, twoim panem chciałbyś. To przecież jestem, ty jesteś moim murzynkiem. Po pierwsze, na pana to czarnej roboty. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Z podkreśleniem ja mam łatwą robotę zbierania ziemniaków, a ty musisz orać i harować. Ale proszę cię, ja już kończę praktycznie orkę. Nalajcie, lecę pod sklep. Na Coca-Colę. To, a ty będziesz dalej harował, synku. Tak. Ej, product placement. Ja ci dam. Oj tam. Najwyżej
dasz cenzurę albo coś. Firmy chcące jakąś reklamę załatwić, zapraszam do kontaktu. O, ostatni przejazd. Ogólnie ludzie, wybaczcie, że jestem dość cicho i tak stłumienie reaguje na wszystko, ale jest dość późno w nocy i muszę być grzeczny. Dobra, piąta godzina może styknie. Kurczę, ile to tego obcinania jest? No. No to ty masz łatwo, bo bierzesz cztery rzędy naraz, a ja po jednym rządku jadę. No to na kilka części chyba będzie trzeba to podzielić, bo nie ma innego wyjścia. Dzisiaj ogarniemy te 25 minut około, a resztę będziemy kończyć w dzień. A ja mam kombajn wyłączony. To ja nie ogarnę, tylko mi się dobra, złożyłem półgielejączkę. Zaorałeś? No proste. Fajrant. Czarna robota wykonana. Nie czarna. Z podkreśleniem na czarna. No ale w sumie już dobę oram tutaj. Kurwa. Dobę. Takie rzeczy tylko w farmingu. Tak, nie ma czasu na... Nie śpię, bo oram pole. Kurde, mi się przypomniało te nagłówki z faktu. Nie śpię, bo trzymam szafę. Można. Można. My nie wiem, czy o tak naokoło jadę, ale chyba... To nie gościu trzyma szafę, to szafa trzyma gościa. Ha. Sucho. Sucho. Bardzo sucho. Dajcie wody, bo aż zaschło w gardle. Ty nie ma. Pejdzie, którym się opuszczał. V, o. Dobra, pamiętam jeszcze. To jak ty orałeś, że zapomniałeś, czym się opuszcza? Teraz zapomniałem przez drogę. Co tam nie robię, widzę, kurde, słabo wam to idzie, robota. A ty co, teraz będziesz się obijał? No a jak ty myślisz, że co mogę robić? No zapierdziela z przyczepami. No chyba ty, synku, popatrz. Ja to kombajnuję. Opieram się o płotek i sobie rządzę. Mat, jedź tutaj tym rządkiem, tam masz to jedziesz. A nie, bo pojadę tamtym, ha, ha, ha. Jak skończysz, to mi zamelduj tak, i wracaj tak. Tym rządkiem. No znalazł się, kurczę, rządzić będzie chciał nami. Tak. Co to ja, jest? Ja nie A chcę. A wypieprzyć go z serwera. Ja rządzę. Mat, patrz, tutaj widzisz, tym masz jechać rządkiem, tak jak ci mówię. No przecież jak cię zaraz strzelę, to... O nie, no, panie. No. O nie, no, no. Na milicję zaraz zadzwonię, no. po ZOMO no. I ten... Kurde. Ja pierdolę. Ciągnik ukradli, buf. No i bardzo dobrze, i zasuwaj. Od tego jesteś. W ogóle pozdrawiam moją koleżankę z klasy, która tak pragnęła być pozdrowiona na odcinku, żeby dziwne rzeczy na GG wypisywała, więc pozdrawiam cię i mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Bo nie chcę... Ja również pozdrawiam twoją koleżankę. Także masz pozdrowienie jeszcze od Huśka. Jakby coś, to tam wam mogę kontakt załatwić, nie ma sprawy. Wszystko jakoś załatwimy. Ma, weź sobie wsiadaj do tego swojego John Deere'a, bo to jest... W ogóle gdzie tu jest jakaś wajcha do przekładania biegu, bo nie wiem. Same joysticki w tych nowych John Deere'ach. Ja mówię, jak chcę starego Jonesa mieć, a nie jakieś... Masz, jedź. To nie dla mnie. Usiek, weź z przyczepami, byś tak łaskawie podjedź. Do ciebie czy do niego, bo nie wiem. No ja raczej nie mam czego wysypywać. O kurde, słabo ten się twój klas zbiera. Ja ci dam. To jest mój najlepszy traktor. Podejrzewam, że Arion byłby lepszy. Arion? Ta mała pierdółka? To? Arion... To tu pług zostawił, no nie. Sam odczepiłeś go przed chwilą. Nie odczepiałem pługa.
Wcale, tylko... A zresztą nie będę się kłócił. Podnoś te wajchę do góry, żebym mógł wysypać. Kurde, ale zarąbi się spracować na takim dużym polu. Niby długie, ale taki fajny klimacik jest. O Jezus Maria, gdzie wierzysz we mnie? Ja to jadę rządkiem. Rządek jedzie tobą, ha 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 ha. Ale sucho, że aż pustynię żeś wysuszył. Wykorzystuję twoje teksty, Mat. Być tak sławny jak ty. To chcesz być husarz 100? W życiu. Nie jesteś godzin. A, nie jestem godzin. Husarz play zrobimy zaraz. Say what? Czekaj, bo tutaj wyprzedza mnie w ogóle na podwójnej ciągłej wyprzedza mnie. Co wy tam robicie? Gamy ja się. Tak się Wiemy. Trochę zawiesiłem. A, masz wałka. Tak troszeczkę. No czego opuszczasz ten? Bo już nie mam nic w zbiorniku. Kuźba. No nie. Oj, Bat, kto ci w ogóle prawo do jazdy dał? On ma w ogóle jakieś prawo jazdy? Nie, on nie ma. No właśnie. I znowu ten płotek. No, prawo jazdy na ciągnik się należy. Nie, ciasno. Mam nie, powiem ci, że jak masz kategorię B, to nie musisz mieć prawka na ciągnik, bo możesz jeździć normalnie na legalu. Tyle, że bez przyczep itp. Możesz jeździć z przyczepą jednoosiową, ale jak masz dwie osie, to już nie możesz mieć prawo jazdy kategorii T. Prawo jazdy kategorii T możesz robić od 16 roku życia. No. O, automat już się nadaje. No tak, tylko że mi to niepotrzebne. Porady o ciągnikiem będzie do farminga. Do farminga ci się przyda. W końcu się nauczysz jeździć. A nie. Za każdym razem jak Mat coś robi, to trzeba maszyny klepać. Bo z każdej strony blacha poobijana. Szpachle trzeba robić. A to nie jest takie łatwe, bo w niektórych maszynach to je amelinium. A tego ty nie pomalujesz. Trzeba mieć specjalną farbę ameliniumową. Która jest droga. Tak. I przez Mata w końcu zbankrutujemy. Ja wam to mówię. No tak. Zbankrutujemy. Husiek, co ty robisz? Sprawdzam, jak dzieci robota, po prostu kontroluję. Źle robisz, bo tutaj raz tutaj jeden rządek ciągniesz i źle ci wychodzi. Zwalniam cię z tej funkcji. A jakie ty masz prawo do tego ojcu dyrektorze? Ja jestem ojciec dyrektor husarz. Dobra, Rafał, tego... może teraz się zamienimy, żeby nie było nudno. No jak chcesz. Ja nie ręczę za jakość wykopków. To chyba gorzej być nie może. Kuźba, jak to muszę jakieś podejście zrobić? Prędzej byśmy to wykopali, jakby ten ludzi nająć, kurde. Jak tu to światło wyłączyć, kurcze? F, synu, F. Ale F, ale to drugie jeszcze świeci. Mat biegnie. Spacja i tam masz... Nie, tak uciekasz. Kuźba, nie działa spacja. Ale to przestaw na nie na maszynę, tylko na traktor. Aha. Dobra, i co teraz? Tam masz taki dwa przełączniki po prawej. Przy kierownicy, to ten od lewej. Po prawej przy kierownicy, ten od lewej, tak? No. Mat, kliknij. Mat, na jaki azymut jedziesz? Na azymut 100. No what? To się wyłącza i włącza z powrotem. Dobra, to daj, ja ci wyłączę. Ty, to jest, ten ciągnik jest zaczarowany, on jest zaklejmowany przez ciebie. Mat rzucił na niego klątwę. Tak. A tfu! No nadal się świeci. Nie, u mnie nie. Ale to... tyl nie. U mnie się świeci. U mnie też się świeci. No tylnie światła. Tak, przednie. Mat, ślepcu jeden. No u mnie nie, powiem ja tobie. Gdzie tu jest, kurczę, rajka, gdzie nie ma, bo ja się pogubiony jestem. Tu żeś człowieku pozostawiał, co ty robisz, no co ty robisz? No myślisz, że to tak widać w nocy?
Co ty robisz? No ja się ciebie pytam. A... Ty to masz łatwą robotę, że o, cpyk już. Co ty sobie wyobrażasz w człowieku? No co ty sobie wyobrażasz? Tak to i ja jeździć umiem. O, cpyk już, jedziemy i na wprost i gitara. Rafał, ile? Słucham. No, ile jeszcze 20... masz tam miejsce? No przecież masz, że 28% ma. A, no tak, i mod inspektor. Tak. Tak. Po prostu kartka mi zasłaniała, bo monitor mam tak oklejony. Nie widziałem niestety. Przykro. Kusiek, co ty robisz? Moonwalk ręcie. Kusiek, zejdź z trasy. Dziękuję. Patrzysz mi kiedyś ten błąd? Może kiedyś. Jak ładnie przeprosisz. Ile takie przeprosiny kosztują? Dwie dyszki. Tfu, dwie dyszki, dwie stówki. Po 200? Co? Bo jest taki dowcip. To i kobieta, no nie? No. A przy drodze jest strasznie zimno. Kolej ze wsi jedzie. No. I tak patrzy, no nie, strasznie zimno jest. I się jej zatrzymuje. Pyta. Po 200, a ona do niego, nie, po 300, bo to była prostytutka, ha, 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 ha. Ale suche. Wiem, że to jest suche. Kurde, tutaj by się to badumc przydało. Tak, od razu dwa nawet. Mad, ja lepiej od ciebie zbieram ziemniaki. No dobrze, a ja lepiej od ciebie ten... Łęciny kosisz. No. To cieszę się bardzo. Widzisz, początkowo minęliśmy się z przeznaczeniem. No. Leparkur na przyczepach. Leparkur. Kuźwa, jak wyłączyć to światło? No to sobie odpal konsolę tę. No i co z tej konsoli? Nie wiem, wyjdź, ja ci ten włączę. Włączę ci, wyjdź. O, już wyłączyłem, dobra. Nie, świecą się z tyłu dalej. To ty, u mnie się nie świecą. U mnie się świecą. Lol. U mnie też się nie świecą. Boże, prędzej bym ręcznie zebrał te kartofle, które tutaj mechanicznie to zbieracie. Nudzi mi się to bardzo. Mat, załatw Huśkowi jakąś robotę. Ale kim on jest, żeby mi robotę załatwiać? A idź siać na tamto pole, co żeś zaorął. Nie no, trzeba wszystko pierwsze zebrać, tak będziemy wszystko po trochę sadzić, siać. Skoro i tak ci się nudzić, no to... Nie, już mi się odnudziło, jadę sobie porobię coś. Ten pójdzie trollować Mata. Nie, tak. idę zobaczyć na farmę, co tam się dzieje, jaka jest robota dla mnie. Trawę możesz skosić tą małą kosiareczką. No i będę kosił. No i kosi. Nie, tutaj po drodze będę kosił rowy. Wiesz, chłopie, że ten joyer to jest trochę za duży do tych ziemniaków. Żążyr? Ten joyerek. Bo kurczę, jedną rajkę gniecie. To jest żążir. Żążir. Zapamiętam na przyszłość. Tak bywa. Teraz na łące nakręcimy. Dobra. Najlepiej tu się zbiera kamerą od przodu. No. Taka nietypowa perspektywa. A to powoli idzie, my tu kurczę z 5 odcinków z tego zrobimy. Nie no, po prostu... To jeszcze nie jest największe pole. To w okolicach tego. 25 minut skończymy, a potem zrobimy drugi part tam w któryś dzień i resztę na speeda po prostu wrzucę. Ej, Matt, a ja oszukałem system. A jak? Zbieram po dwie rajki jednocześnie. Ale z ciebie zły człowiek. Dzwoni już ten na policję, że pakujesz ludziom płyty główne. Że co robię?
Pakujesz ludziom płyty główne. Jak pakuję? Pakujesz. Pakujesz. Aha. Hakujesz. Hak. A ja cały czas pysz, przysłyszałem, kurde. No bo pewnie nie wykrywało pierwszego słowa, więc... Bo mam na wykrywanie. Kuźba. Jak to upierdliwe jest. Zdecydowanie upierdliwe. Nie, ja od góry kamerę biorę. No, tak, ale my nie mamy magazynu tego ziemniaka ani buraka. Chyba żartujesz. Nie, trzeba kupić. To się sprzeda kartofelki. Mat będziesz chodził od domu do domu i sprzedawał. Tobie sprzedam, żebyś jadł kartofle z ziemniakami. I z cielęcinką. Ale nie, ale ugotowane ziemniaki z siadłym mlekiem latem są świetne. Szczególnie z młodym cielaczkiem. A weź ty z tym cielaczkiem, człowieku. Wy widzowie nie wiecie, o co chodzi, ale lepiej, żebyście pozostali w tej niewiedzy. Tak, Rafał się dowiedział i od razu. Nie, to nie na moje nerwy. No nie. Będzie się może na tej mapie zablokować. No. O, udało mi się nawet wyjechać. Co ty tam robisz, Husiek? Proszę, trawnik. Serio? Musisz zadbać o wygląd tej farmy. Husiek ogrodniczy. Pyk, trawnik pięknie wykoszony. 3 mm. Albo mi się wydaje, albo te rajki są kurcze za blisko siebie. Proszę wam całą trawę, żeby wam komputerów nie moliło, dobra? No. No to życzę powodzenia. Nie musi ci dziękować. Ma dużo ci do obcięcia jeszcze zostało? Nie. To pole już kończę, jeszcze tamto długie. Jeszcze tamto jest! Weź ty, my człowieku, nie dobijajmy. Nas popierdzieliło, żeby tyle ziemniaków zasadzić. W ogóle czyj to był pomysł? Widzów. Tam się później... Tam się pojawiały inne propozycje. No, trzeba ich do drugiego parta zaprzęgnąć. Niech pomagają. No, w sumie takie głupie. Damy im koszyki i nie zbierają. Kopaczkę dwurzędową i... Tak, i rura w pole. Gdzie tam do końca pola? Ale muszę wam powiedzieć, że bardzo zwrotna ta posiareczka. Tamten sobie, kurde, łatwą robotę wziął skubany. Człowiek umie sobie radzić w życiu. Kurde, tak i to ma życie. Tak. Jak w Madrycie. Your life is very, very easy. Sorry, udziela mi się z próbnych testów ten angielski jeszcze. Co? Udziela mi się jeszcze z próbnych testów ten angielski. Coś się stanie, jak mam już pełną kosiarkę tego. A i dalej mogę kusić. Będę wysypywał. Weź ty jakoś podreguluj trochę, bo ja z tym za bardzo nie tego. O, tutaj mogę wysypać. Mamy w ogóle jakiekolwiek krowy? Nie. Nie. Ty, zaraz przyczepa pełna będzie?
właśnie. Okej. No co, mamy 23 minuty odcinka. Będziemy powoli kończyć, zwłaszcza, że jest późno w nocy już. Prawie północ. Drugi odcinek też będzie z tego zbierania, jak się tam w któryś dzień zgadamy. Najlepiej, żeby to było w dzień, a nie w nocy. To już ja muszę załatwić, bo kurczę, ja tak zwlekam z tym wszystkim. Dzięki za oglądanie. I pamiętajcie, jeśli się wkurzymy, to któregoś z was zaprzęgniemy do roboty. Także miejcie się na baczności. Więc dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Dzięki chłopaki za pomoc. Pożegnajcie się też ładnie. No trzymajcie się, cześć. No na razie. No na razie. Pa 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 pa. I piękny widok na Nagielonka.